Jesteśmy na terenie jarmarku z Gruntu Polska. Jest to pierwszy jarmark w ramach programu z Gruntu Polska, którego celem jest wspomożenie i rozwój rodzinnego rolnictwa, gospodarstw rodzinnych i małych producentów rolnych, którzy na rynku globalnym nie bardzo sobie dają radę. My chcemy spowodować, żeby oni mogli sprzedawać swoje produkty i efektywnie konkurować z sieciami detalicznymi, które należą do firm globalnych. Naszym celem jest zatem z jednej strony organizować sieć takich jarmarków w całej Polsce i formę zorganizowanej dystrybucji produktów lokalnego rolnictwa. Z drugiej strony zamierzamy też otworzyć ogólnodostępną internetową platformę handlu produktami rolno-spożywczymi o tej samej nazwie z Gruntu Polska. Na tej platformie będzie można sprzedać i kupić produkty od rolników, którzy produkują lokalnie w stosunku do naszego miejsca zamieszkania. Jarmark dzisiejszy, tak jak powiedziałem, jest pierwszym z serii. Planujemy 5 kolejnych weekendów od tego do połowy września, a potem będziemy kontynuowali w przyszłym roku, mam nadzieję, w tym samym miejscu na terenie Toru Służewiec. Mamy bardzo fajnych partnerów. Jeśli chodzi o merytoryczną pomoc, jeśli chodzi o kontakt z rolnikami, pomaga nam w tym rolniczy OPZZ. Jeśli chodzi o pomoc finansową w zorganizowaniu tego działania, mamy takich partnerów jak PKO BP, PKN Orlen, Totalizator Sportowy, tenże Tor Służewiec. Mamy też partnera w postaci Lasów Państwowych, którzy tutaj doskonale edukują i karmią dzieci i ich rodziców. Także wszystkich tym zapraszam serdecznie już od dzisiaj albo od następnego weekendu do 16 września na jarmarki z Gruntu Polska. Moje nazwisko jest Andrzej Modyc, jestem założycielem platformy lokalnirolny.pl. To jest internetowy targ prawdziwej żywności, tak to nazywamy, który łączy bezpośrednio małych wytwórców i rzemieślników produkujących jedzenie wysokiej jakości bezpośrednio z konsumentami w dużych miastach. Nie, to jest sok. A ocet to jak pan wypije, to pan... A ten chlebek to? Pszennożytni. Ale według jakiejś tradycyjnej receptury, tak, to znaczy? Na naturalnym zakwasie. To z lawendą, jest suszony kwiat lawendy. Ta jest bez... A, bez dodatku cukru, tu jest z lawendą, niech pan powącha z lawendą. Dodany kwiat lawendy. No, wszystko jest z borówki, bo jest z jednej z najstarszych plantacji na Mazowszu, która mieści się w Grzędach obok Tarczyna i została założona przez moich teściów w 1989 roku. 7 hektarów, jakieś 21 tysięcy krzewów, a z tej borówki i przetwory, i soki. Zapraszam. To jest chyba jabłkowe. Gwarantuje lepsze odcinki. Taki jaśniejszy jest jabłkowy. Ten ciemniejszy to jest mieszany z gruszką. W jaki sposób pani przygotowała ten topinambur? Czego? Tak jak kisiło się u mnie w rodzinie ogórki. Czyli wszystkie naturalne przyprawy z ogródka. Liść wiśni, liść czarnej porzeczki, liść dębu, chrzan, czosnek i troszeczkę kolendry dla smaku. A mleko skąd pochodzi? Od krów. Nie, to wiem, tylko czy to własna hodowla, czy... Tak, oczywiście, jak najbardziej to jest własna. I własny przerób. Własny przerób, wszystko. Rozumiem. Gdzie to sprzedajecie? My to sprzedajemy, akurat reprezentujemy stronę Lokalny Rolnik.
Jest to strona, gdzie zrzeszamy właśnie małe gospodarstwa i jest to wszystko dostępne na stronie. Właśnie wprowadzamy odbiór, dowóz do oczywiście do osób prywatnych, ale aktualnie jest odbiór właśnie w miejscach, w pobliżu miejsca zamieszkania. Może Pan zamówić wszystko tak naprawdę z tej strony. Ceny, kosztów dowozu nie ma, więc płaci Pan de facto za produkt, który Pan kupuje tylko i wyłącznie, bez pośredników i bez niczego innego. To samo reklamuje. Tak? Tylko jeszcze chyba topinambur, owoce. Współpracujemy. Tak, rozumiem. To jest sekcja po prostu warzywno-owocowa. Co Pani proponuje? No, oczywiście z tych rzeczy. Halo. Które są takie najbardziej naturalne, najbardziej atrakcyjne? Wszystkie ziółka są naturalne. Ale to jest na własna hodowla? Nie, tutaj szefowa robi mieszanki właśnie według własnej receptury. Rozumiem, to jest jakaś taka receptura tradycyjna, którą posiadacie tylko Wy, tak? Tak, tak, to są herbatki autorskie. Rozumiem. I do czego można stosować te ziółka? To mamy na wszystkie dolegliwości. Na cukier, na regulację właśnie poziomu cukru, na ciśnienie. A jak robiona jest ta lemoniada z tego czarnego bzu? To jest z kwiatów czarnego bzu. Aha, czyli... Z cytryną i z cukrem trzciną. A to jest może gulasz z dzika? Tak. Smaczny w ogóle? Dobry. Pani? Tak, poproszę. Ile? Jednego. Czym Pan częstuje, proszę powiedzieć? Burgerem. Burgerem. Polski dzik, polski amerykańskie dzik. Danie, tak? Dziękuję. Wszystko z dzika.